Witamy Państwa w Energy Gaz Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w samochodzie marki Audi. Jest to model A4 z niezawodnym silnikiem 1.8 turbo o mocy 163 koni. Auto ma napęd quattro i zostało wyprodukowane w 2006 roku. Zaproponowaliśmy zamontowanie instalacji KMN EVO, także pokażę teraz poszczególne podzespoły. Instalacja została zamontowana dość estetycznie, chwalę się. Elektronika sterująca to jest tutaj. Reduktor z zintegrowanym filtrem fazy ciekłej mamy zamontowany tam. Jest to Gold GT z dość dużym zapasem mocy, bo do 330 koni. Tu mamy filtr fazy lotnej numer 1. Tu mamy filtr fazy lotnej numer 2. Tu mamy całą listwę wtryskową. Tu są to barakudy 130 ze zwiększoną wydajnością. I ostatnim elementem spod naski jest czujnik ciśnienia, który znajduje się tutaj. Przejdziemy teraz do wnętrza samochodu, gdzie pokażę umocowanie przełącznika gaz-benzyna. Klient nie życzył sobie, żeby wiercić w desce, więc zamontowaliśmy go troszeczkę na wcisk nad włącznikiem świateł. W samochodzie został zamontowany troidalny zbiornik o pojemności 55 litrów, oczywiście w miejsce koła zapasowego. Zbiornik o pojemności 56 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli 46 litrów, co pozwoli nam na uzyskanie zasięgu rzędu 380 km na pełnym zbiorniku. Także przejdziemy teraz na początek samochodu. Ja pokażę, powiem coś o oszczędnościach, o kosztach i tak dalej, ale jeszcze zahaczymy o wlew paliwa, który został zamontowany pod klapką wlewu benzyny. Tak jest. Także tak, auto pali około 11 litrów benzyny, gazu będzie palić 12 litrów, koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 550 zł, koszt przejechania tego samego 1000 na gazie jest to 240 zł, także łatwo licząc, na każdy 1000 km przejechany zaoszczędzamy 310 zł, jest to dość sporo. Instalacja zwraca się po przejechaniu 9600 km. Dziękuję, zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.